Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, zwłaszcza w tym sakramencie ołtarza. I prosząc się o Twoje błogosławieństwo, prosimy, abyśmy do Ciebie jak najczęściej przychodzili, abyśmy dla Ciebie zawsze w naszej codzienności czas znajdowali. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. Nam daje całym, z nami zamieszkał tu, dla Jego chwały, życie poświęćmy Mu, wiarą Mu korzyć trzeba, zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Niechaj będzie pochwalone przez nas święty sakrament.
czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błaganie ku niebu się. Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywa Cię. Zbójż, czekamy na tej ziemi, przybądź Jezu, pociesz nas, szczerze kochać Cię będziemy. Przyjdź o Jezu, bo już czas. Spójrz, czekamy na tej ziemi, przybądź Jezu, pociesz nas, szczerze kochać Cię będziemy. Przyjdź o Jezu, bo już czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Oczekujemy Zbawiciela świata, który przemieni ciała nasze śmiertelne w chwalebne. Przeto żyjmy trzeźwo, pobożnie i sprawiedliwie, oczekując nadziei chwały przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Niebiosa spuśćcie z rosą sprawiedliwego. Ziemię otwórz się i wydaj Zbawcę naszego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Boże, który uradowałeś świat przez łaskawe przyjście Syna Twego, użycz nam łaski swojej, abyśmy się przygotowali na nie przez godną pokutę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oto poczniesz i porodzisz tego, który będzie nazwany Synem Najwyższego. Da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Dawidowym na wieki. Módlmy się. Pobudź serca nasze, Boże, do przygotowania dróg jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy oczyszczeni przez Niego z grzechów naszych mogli służyć Tobie z czystym sercem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Witam Was, drodzy, zwłaszcza najmłodszych, w kolejny dzień naszych roratnich spotkań, w których i mówimy, i gromadzimy się na Eucharystii, doświadczając tego cudu nad cudami. Cudu, w którym Chrystus nieustannie przychodzi do nas w każdej Eucharystii.
Jemu też chcemy na początku tej mszy świętej, jak zawsze, powierzyć te różne sprawy, które nosimy w swoich sercach. Ja w sposób szczególny owoce tej najświętszej ofiary składam, prosząc o dar nieba dla świętej pamięci Marii w drugą rocznicę jej śmierci oraz dla świętej pamięci Antoniego Radoszko. Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny. Spraw, aby wspomagało nas stawiennictwo Dziewicy, w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo On poniżył przebywających na szczytach. Upokorzył miasto niedostępne. Upokorzył je aż do ziemi. Sprawił, że w proch runęło. Podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony idący od Pana, błogosławiony idący od Pana. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Błogosławiony idący od Pana. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez niej, podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Błogosławiony idący od Pana. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony idący od Pana. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Błogosławiony idący od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ach, trochę lepiej niż wczoraj. Dobrze, dobrze, znaczy chyba, że obiad zjedzony, podwieczorek może już też, a jeszcze czekamy na kolację. No właśnie, spotykamy się już po raz, który? Czwarty, na naszych roradach. Hasło to cud nad cudami, czyli mówimy o Eucharystii. Można powiedzieć, mówimy i uczestniczymy jednocześnie, czyli można powiedzieć, mamy dwa w jednym. Poznajemy Eucharystię, dowiadujemy się właśnie, jakim jest cudem, a jednocześnie tego cudu doświadczamy. Właśnie wczoraj mówiliśmy o takim szczególnym dniu w tygodniu, w którym zazwyczaj się na Eucharystii gromadzimy. Co to jest za dzień? Niedziela. A czemu niedziela jest dla nas dniem świętym? Kto pamięta z wczoraj? Bardzo dobrze, bo niedziela to dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego dla nas niedziela jest tym dniem świętym. Ale też mówiliśmy, że jeszcze z jednego powodu można być, niedziela jest dla nas takim szczególnym dniem, a zwłaszcza dniem też odpoczynku. Bo siódmego dnia po stworzeniu świata Pan Bóg co zrobił? Bardzo dobrze. Odpoczął. Właśnie po stworzeniu wszystkiego, co jest, stworzeniu nas, Pan Bóg siódmego dnia odpoczął i pobłogosławił ten dzień i uczynił go świętym, dlatego właśnie w niedzielę i odpoczywamy i właśnie spotykamy się w sposób szczególny z Chrystusem na Eucharystii. Dzisiaj poznamy, drodzy, kolejnego takiego świadka, jak ważna jest Eucharystia w życiu człowieka. Będziemy mówić o błogosławionym Carlo Acutis. Jest on, czy był on Włochem. Urodził się w 1991 roku. Już można powiedzieć od małego, kiedy tylko poszedł do szkoły, no, przejawiał talent przede wszystkim do informatyki. Miał jakiś taki, można powiedzieć, dryk w tym kierunku. No, zresztą dzisiaj chyba każde dziecko ma ten dryk. Komórka, laptop, komputer albo jakiś tablet, to już od małego. Jeszcze czytać nie potrafimy, ale już tam po komórce potrafimy biegać, co tam jest. No tak jakoś te czasy są, żeż można powiedzieć, prawie każdy się z komórką rodzi w ręce. No właśnie, on też taki talent do
internetu, do komputerów przejawiał. I można być, rozwijał sobie ten talent w szkole, ale też miał, można być, inny talent. Tak w cudzysłowie talent. Mówi nam o nim, no niestety już, no wspomniałem, że urodził się w 91 roku, a dzisiaj jest już błogosławionym. Czyli możemy domyśleć się, że zmarł bardzo młodo, bo zaledwie kiedy miał 15 lat. W tak młodym wieku Pan Bóg, no niestety, zabrał go do siebie. A co takiego szczególnego, oprócz tego talentu do komputerów, internetu, było w życiu błogosławionego Karla, czyli po naszemu Karola? Już od, tak jak wspomina jego mama, od wieku 5 lat bardzo lubił odwiedzać różne kościoły. Gdziekolwiek był, zawsze z rodzicami, zawsze gdzieś te swoje kroki kierował do kościoła. I wszystkie figurki Pana Jezusa, Maryi, jakie widział, to obcałował, można powiedzieć, wyściskał. Maryi zawsze jakieś kwiatki przynosił. W wieku 7 lat po raz pierwszy przystąpił do pierwszej komunii świętej, czyli po raz pierwszy przyjął Pana Jezusa do swojego serca. No zazwyczaj pierwszą komunię świętą w jakim wieku przyjmujemy? Jak mamy ile lat? 10, no może 9. Tak 9-10, więc Karlo trochę wcześniej przyjął niż, można powiedzieć, tak normalnie wszystkie inne dzieci Pana Jezusa przyjmowały. Na to potrzebował specjalnej zgody biskupa aż, żeby właśnie mógł 2 czy nawet 3 lata wcześniej niż normalnie przyjąć komunię świętą. I od tego momentu, można powiedzieć, tak jak święta Joanna Beretta Molle, o której mówiliśmy sobie przedwczoraj, ile dobrze pamiętam, tak, przedwczoraj, można powiedzieć, zakochał się w Panu Jezusie i postanowił, właśnie tak jak święta Joanna Beretta Molle, że codziennie będzie uczestniczył we mszy świętej. Codziennie będzie przyjmował Pana Jezusa do swojego serca. Ponoć nigdy nie zapomniał także o żadnym pierwszym piątku miesiąca. To ten szczególny dzień, kiedy w sposób szczególny przystępujemy do jakiego sakramentu? Spowiedzi. Kiedy właśnie, można być, oczyszczamy nasze serca, no, z tego, czego tam nie powinno być. Błogosławiony Karlo miał takie powiedzenie, że Eucharystia jest jego autostradą do nieba. Autostrada to taka super szeroka, super szybka i no, w miarę bezpieczna droga. Więc może być, dla niego Eucharystia była taką prostą, pewną drogą właśnie do nieba. Kiedy przyjmował Komunię Świętą, za każdym razem po przyjęciu Pana Jezusa do serca modlił się takimi słowami. Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu. Traktuj je jako swój dom. No właśnie, chciał, żeby Pan Jezus był w jego sercu, czuł się jak we własnym domu. A my w domu jak się czujemy? Bezpiecznie, ciepło nam jest, dobrze, mamy tam naszych bliskich, więc w domu zazwyczaj się dobrze czujemy. I chciał, żeby Pan Jezus w jego sercu też właśnie jak w swoim domu się czuł, czyli bardzo dobrze. No i właśnie całe swoje życie, krótkie życie tak naprawdę, właśnie żył Panem Jezusem. Dzisiaj mamy 3 grudnia. No to przeżywamy dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca. To jest taki szczególny dzień w każdym miesiącu, w którym no na przykład jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czyli porannej mszy świętej dzisiaj ksiądz Łukasz monstrancy wystawił Pana Jezusa tam w głównym ołtarzu, a ja przed tą mszą świętą to przyszedł trochę wcześniej, to mógł to zobaczyć, pobłogosławiłem i Pana Jezusa właśnie w Najświętszym Sakramencie schowałem do tabernakulum.
To jest właśnie taki szczególny dzień, kiedy możemy przyjść do Pana Jezusa, można być posiedzieć przy Nim, wpatrywać się w Niego i porozmawiać z Nim. Tak jak się rozmawia z najlepszym przyjacielem. Ale pierwszy czwartek miesiąca to też taki szczególny dzień modlitwy o powołania. O godzinie 18 dokładnie będzie msza święta, w której będziemy się modlić o nowe powołania. No właśnie, jakie to powołania? Do kapłaństwa, czyli żeby nie zabrakło, może być księży, którzy sprawują Eucharystię, do tego, żeby nie zabrakło sióstr i braci zakonnych, którzy nieustannie się modlą, żeby nie zabrakło też misjonarzy, tych, którzy w różnych zakątkach świata głoszą Pana Jezusa i właśnie zanoszą Pana Jezusa wszystkim tym, którzy chcą Go przyjąć. Ale też modlimy się o nowe powołania do liturgicznej służby ołtarza. No i dzisiaj tak chcę trochę przy okazji zaprosić chłopaków przede wszystkim. Liturgiczna służba ołtarza to przede wszystkim ministranci. Mamy ich dzisiaj 4 przy ołtarzu, dokładnie 2 lektorów i 2 ministrantów. To takie zaproszenie właśnie. Można spróbować, chłopaki, zobaczyć, jak to jest po tej drugiej stronie ołtarza, bo zawsze z tej strony. A można kiedyś sobie przyjść, na przykład na roratach albo w niedzielę i na jednej mszy świętej stanąć sobie z tej drugiej strony. Zobaczyć, jak to fajnie tam po tej drugiej stronie jest, bo to rzadko okazja jest tam sobie stanąć. A ministranci, są tam cały czas, są bardzo blisko, można powiedzieć, tego, co się dzieje na ołtarzu. Więc dzisiaj tak przemycam trochę takie zaproszenie dla chłopaków właśnie do tego, żeby byli ministrantami. Może właśnie tak jak błogosławiony Carlo Acutis, dzięki temu też pokochają bardziej Chrystusa i będą chcieli Go codziennie do serca przyjmować. To takie, mówię, przemycam trochę to zaproszenie. A z tego, co dzisiaj chcę, żebyście zapamiętali, to właśnie te 2 modlitwy błogosławionego Karla. Modlitwy czy słowa. Że Eucharystia to autostrada do nieba i właśnie Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu i traktuj je jak swój dom. Czuj się w moim sercu dobrze, tak jak w domu. I tego sobie i Wam życzę, żebyśmy zawsze właśnie to serce mieli dla Chrystusa otwarte, żeby On tu jak w domu mógł zawsze przebywać. Amen. A teraz powstańmy i do Pana Jezusa. Przez stawiennictwo właśnie błogosławionego Karlo zanieśmy nasze prośby. O co prosimy? O zdrowie. Bardzo dobrze. Tego zdrowia nam wszystkim trzeba, żeby nas różne przeziębienia, nieprzeziębienia nie złapało, ale też o ustanie pandemii koronawirusa, żeby się ten wirus skończył, żebyśmy bez tych maseczek już w końcu mogli na przykład chodzić i żebyśmy czuli się bezpieczni. Ciebie prosimy. Za Kościół, czyli za nas wszystkich. My jesteśmy Kościołem. Żebyśmy właśnie wzrastali dzięki Chrystusowi obecnemu w Eucharystii, stawali się coraz lepszymi. Ciebie prosimy. Ktoś tam mówi, ale nie do końca słyszę. Za nasze rodziny. Bardzo dobrze. Niech to będą miejsca miłości, pokoju, zgody, żebyśmy zawsze się tam dobrze czuli i nawzajem dzielili tym, co mamy najlepszego w swoich sercach. Ciebie prosimy. Za zmarłych. Bardzo dobrze. Módlmy się właśnie za tych, których już Pan Bóg odwołał do wieczności. Za zmarłych z naszych rodzin, za polecanych w tej mszy świętej Marię w 2. rocznicę śmierci oraz świętej pamięci Antoniego Radoszko, aby właśnie w niebie mogli z Chrystusem na wieki przebywać. Ciebie prosimy. O powołania. Właśnie pierwszy czwartek miesiąca, ta szczególna nasza modlitwa, niech płynie o powołania i do
powołanie misyjne, zakonne, kapłańskie, ale właśnie też do liturgicznej służby ołtarza, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą służyć Chrystusowi właśnie w sposób szczególny przy ołtarzu. Ciebie prosimy. Za tych, którzy są w czyściu, o Boże miłosierdzie, żeby jak najszybciej mogli trafić do nieba. Ciebie prosimy. Za ministrantów, bardzo dobrze, za tych, którzy już są ministrantami, lektorami, ceremoniarzami, żeby właśnie wytrwali w tej służbie, ale także właśnie o nowe powołania, żeby właśnie jak najwięcej nowego pokolenia, nowych ministrantów, chłopców chciało przyjść właśnie służyć Panu Jezusowi, no i też w pewien sposób nam pomóc przeżywać jak najlepiej Eucharystię. Ciebie prosimy. To teraz jeszcze chwili ciszy w naszych myślach, sercach. Pewnie, że jeszcze różne sprawy mamy, to Panu Jezusowi je przedstawmy. Ciebie prosimy i wszyscy razem chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. To dziękuję bardzo i usiądźmy. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, niech Duch Święty, który swoją mocą napełnił ono Najświętszej Dziewicy Maryi, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca.
wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Panie Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela dzieci ubogich. Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich, uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń i usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Najlepszy Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami. Ofiarujemy go Tobie, z nim i nas samych.
Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel Ducha Twojej miłości wszystkim, którzy biorą udział w tej ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Józefem, z innymi biskupami i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli, o Marii i Antonim, i przyjmij z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, i z wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Podnosimy ręce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a jam jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, bom serce Twoje zranił. O Jezu, odpuść mi. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.
Módlmy się. Panie nasz Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, okazuj nam zawsze Twoje miłosierdzie, abyśmy z wiarą oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, zostali zbawieni przez Jego wcielenie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. To na chwilę usiądźmy. Dzisiaj sobie znowu sprawdzimy zadanie domowe. Komu się udało kogoś nowego przyprowadzić? Ręka do góry. Jedną rękę widzę. No, to staramy się, to zadanie dalej jest aktualne. Kto wypił wczoraj jakąś ciepłą herbatkę albo kakałko, jak wrócił do domu? O, dorośli coś nie piją. Herbatki, ani kakałka, jak wrócą do domu. To niedobrze, trzeba też się napić. Taki ciepłego, żeby się dobrze rozgrzać. A kto się ubrał na cebulkę? Dobra. No dzisiaj trzeba by jeszcze też jakieś dobre buty zakładać, bo się nam śniegu napadało, żebyśmy się gdzieś nie przewrócili po drodze. To porządne buty też zakładamy, ciepłe, żeby nam w nogi też było ciepło. To te trzy zadania ponawiam na jutro, a dokładam jeszcze kolejne dla przede wszystkim dla chłopaków dzisiaj. Dzisiaj jest zadanie domowe w domu. Mocno, mocno myśleć, tak żeby aż głowa zaczęła parować i z rodzicami porozmawiać. No, może któryś będzie chciał zostać ministrantem. No, nigdy nie wiadomo. Więc w domu dzisiaj intensywnie myślimy, chłopaki. Mówię tak, żeby głowa parowała, żeby paraż leciała uszami. Rozmawiamy z rodzicami, może to podpowiedzą trochę, żeby właśnie, jak to fajnie jest być ministrantem i może ktoś jutro tutaj stanie z tej strony ołtarza, zobaczyć chociaż raz, jak to jest. To może się spodoba i zostanie na dłużej. Tak więc dzisiaj takie zadanie domowe dla chłopaków. A teraz tradycyjnie losujemy nasz lampion z figurką Matki Bożej, która w sposób szczególny nas w tym adwencie też prowadzi. To dzisiaj poproszę Filipa Młodszego, nam wylosuje. To przeczytaj nam, kto zrobił dobry uczynek i jaki. Oliwia Michałowska. Posprzątałam mojej babci na podwórku. Gratulujemy Oliwii i zapraszam. Dobra, serduszko. To dziękuję za te dobre uczynki, które tutaj już są, te, które już się nam powoli gromadzą w naszym żłóbku. Przybywa ich. Może jutro będzie jeszcze więcej. Jutro kolejna szansa na to, żeby być wylosowanym i zabrać właśnie Maryję ze sobą do domu. Jutro można będzie z bonus, bo będzie na trochę dłużej, bo dopiero w poniedziałek będzie trzeba przynieść lampion, więc będzie sobota, niedziela i poniedziałek cały. Więc jutro warto robić dużo dobrych uczynków, dużo serduszek, żeby się tutaj znalazło i większe szanse na to, żeby właśnie Maryję zabrać ze sobą do domu. Więc jutro widzimy się o godzinie której? 17:00. Serdecznie zapraszam na kolejne nasze roraty. A teraz na to, żebyśmy bezpiecznie wrócili do domów, zdrowi, cali, i żebyśmy jutro się spotkali, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiona jesteś, Maryjo, i wywyższona przez Pana. On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, nie pokalana. On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, nie pokalana.